Witam Państwa we wtorek, 27 maja. Karolina Czereda, zapraszam na wiadomości regionalne. Już za chwilę. Dzień dobry, sąsiedzie. Dobry i uczynny sąsiad to skarb. Przypilnuje mieszkania, kiedy wyjeżdżamy, pożyczy soli. Uśmiechnie się, zapyta o zdrowie. I tylko takich życzymy wszystkim naszym widzom z okazji Dnia Sąsiada. O sąsiedzkie relacje pytaliśmy mieszkańców Żar. Jak dobrze mieć sąsiada, jak dobrze mieć sąsiada. Pożyczy ci zapałki, pół masła, kilo soli. Wysłucha twoich zwierzeń, choć głowa go boli. Śpiewały Alibabki. Z okazji Dnia Sąsiada wyruszyliśmy z kamerą, by dowiedzieć się, co o swoich sąsiadach mówią i myślą mieszkańcy Żar. Lubi pan swoich sąsiadów? Lubię. Pomagają? Pomagają, tylko teraz chore są. No. To są tacy sąsiedzi od dawna, dawna? O, już 45 lat. Sąsiedzi. Nie gniewamy się nigdy. Nazwałby ich pan swoimi przyjaciółmi? No na pewno. Tak, bardzo lubię. Może pani na nich liczyć? Pomagają? Oczywiście. To ma takich sąsiadów, że jeszcze lepiej się z nimi żyje, jak z rodziną. Pomagają chętnie? Można ich nazwać przyjaciółmi? Bardzo chętnie. Mogę nazwać jeszcze lepiej jak przyjaciele, bo oni mi klucze zostawiają, ja im. Także naprawdę. Super mam sąsiadów. Bardzo dobrzy sąsiedzi. Wzajemnie się kochamy. Pomagamy sobie i tak dalej. Także... Super. Nie ma jak sąsiedzka pomoc. No właśnie. I bardzo dobrze, że takich sąsiadów mamy, oby tak wszędzie było. Mam wspaniałych sąsiadów. Właśnie. Mieszkam na Zwycięzców i są wspaniali ludzie. No, życzyłabym wszystkim takich. Czy po sąsiedzku tutaj zakupy robią u pani? Tak, robią. I jacy są sąsiedzi? Bardzo fajni. Bardzo przyjemni, fajni. Od dawna pani tu pracuje? Zna ich dobrze? Tak, od 10 lat i znam wszystkich dobrze. Masz jakieś życzenia z okazji ich święta? No, żeby byli dalej tacy fajni i wspaniali. A dzisiaj jest Dzień Sąsiada. Chciałam zapytać o pana sąsiadów. Jacy są? Super, super. A gdzie pan mieszka? Na Szarych Szeregów. Sprawdzają się od wielu lat? Oczywiście. Zdarza się czasami, że jest różnie, ale generalnie są super. Może jakieś życzenia? No, żeby dalej byli tacy, jacy są. Tak jak w bloku się żyje. Jednym bardziej odpowiada, drugi mniej. No wszystko zależy od tego, jak to ogółem wygląda. No. Ciężko powiedzieć też do końca. Jak to jest z tymi sąsiadami? Fajnie oni są, w porządku? Fajnie. O, idziemy z zabiegów. Chodzimy sobie na spacerki. Bardzo, bardzo sobie chwalę. W razie choroby, niedyspozycji zawsze pod ręką. Klucze mamy na wymianę do mieszkań, także... A jak długo są panie sąsiadkami? O, ze 20 lat już, nie? 20 lat. Ja myślę, że mieszkając w budynkach takich wielorodzinnych, no bardzo dużym takim czynnikiem powodującym, że się mile mieszka, jest właśnie to, jaki jest sąsiad. Czy na swoich może pan liczyć? Tak, zwłaszcza na tych, nazwijmy to, starszej generacji, którzy wiedzą, co można, czego nie można, mieszkając w zbiorowisku 21 rodzin. Natomiast no niestety życie jest takie, jakie jest. Odchodzą nam starzy sąsiedzi, przychodzą nowi. Czasem trzeba ich troszeczkę pokierować. Może nie od razu pouczać, ale pokierować, żeby wiedzieli, że życie we wspólnocie to jest pewna odpowiedzialność. Typu hałasy, klatka schodowa, jakość. Nawet to codzienne dzień dobry po sąsiedzku, chociaż nie trzeba mieć jakichś bliższych kontaktów. Ale nawet rano się milej wychodzi, jak widzi się sąsiada uśmiechniętego, czy sąsiadkę, która gdzieś tam dzień dobry, dzień dobry. Życzę im przede wszystkim zdrowia i długiego życia, dużo pieniędzy, co więcej. Już za chwilę przezorny, zabezpieczony, nagrody rozdane. Afery w hotelu, ciąg dalszy. Oby prognozy się nie sprawdziły, bo ulewne deszcze mogą znowu przysporzyć niektórym mieszkańcom Żar sporo problemów. Na materiał o zagrożeniu i workach z piaskiem zapraszam Państwa już teraz. Ostatnia ulewa, która przeszła nad Żarami, spowodowała podtopienia, a w związku z zapowiadanymi kolejnymi opadami deszczu
Lepiej mieć się na baczności i dmuchać na zimne, bo przezorny zawsze ubezpieczony. Dostaliśmy już oficjalne ostrzeżenie od wojewody, który zapowiada, prognozy wskazują, że dzisiaj między godziną 14 a 23 mogą na naszym terenie wystąpić burze, grad, ulewne deszcze. Także bardzo prosimy mieszkańców o zabezpieczenie swoich domów, garaży. I tutaj apel burmistrza miasta Żary do mieszkańców i do właścicieli samochodów, którzy mają pojazdy w garażach znajdujących się na terenach zagrożonych zalaniem. Bardzo prosimy o usunięcie tych samochodów z garaży. Zapotrzebowanie na worki z piachem mieszkańcy Żar mogą zgłaszać w PEKOM-ie pod numerem telefonu 506 028 787 lub 68 479 46 42. Takie worki są dostępne. Wozi je po terenie miasta samochód z PEKOM-u i zgłoszenia zapotrzebowania na takie worki bardzo proszę zgłaszać w PEKOM-ie bądź też na dyżurce Straży Miejskiej. To jest telefon alarmowy 986. W razie konieczności wodę z piwnicy pomogą wypompować żarscy strażacy, ale wzywając ich rozważmy, czy rzeczywiście ich pomoc jest nam niezbędna. Jeżeli na skutek gwałtownych opadów deszczu wleje się jakaś woda do piwnicy, to jak najbardziej można to zgłosić tutaj na stanowisko kierowania Państwowej Straży Pożarnej, ale jeżeli opady będą długotrwałe i woda będzie cały czas napływała, to pompowanie takiej wody nie dość, że nie ma sensu, to jest jeszcze niebezpieczne dla konstrukcji budynku. Jeżeli woda jest cały czas napływająca, nie można w tym czasie pompować, ponieważ może to doprowadzić do tego, że będzie, jak gdyby wytworzy się takie podciśnienie, zostanie wyssany, że tak powiem, też piasek, podbicie spod fundamentów, no i to może doprowadzić do jakiejś katastrofy w budynku. Także jeżeli pojawi się woda w piwnicy, to czekamy, aż te opady ustaną i wtedy część wody na pewno naturalny sposób odpłynie, a oprócz tego Straż Pożarna jak najbardziej przyjedzie i pomoże wypompować tą wodę. Miejmy nadzieję, że Aura oszczędzi mieszkańców Żar i ani worki, ani pomoc strażaków nie będzie nikomu potrzebna. Wracamy do tematu jednego z żarskich hoteli. Przepychanki słowne, a nawet siłowe między właścicielami a dzierżawcami Park Hotelu w Żarach trwają. Nikt nie chce ustąpić. Chciałem się dostać do pracy, nie mogę. Tylem pani pani. No przy okazji. Więc pomijam fakt już rodzinnych tematów, jak ta pani traktuje moją matkę, bo jak mówiłaś? Do mojej matki ile razy to? Wiesz, ile mam świadków kobieta na to? Ty też, mnóstwo. Kolejna odsłona konfliktu pomiędzy Ewą Dżugałą, współwłaścicielką żarskiego hotelu Park, a przedstawicielami dzierżawiącej go spółki. Niespełna dwa tygodnie temu wszyscy spotkali się po obu stronach zamkniętej bramy. Tym razem sytuacja zmieniła się o tyle, że strony zamieniły się miejscami. Za zamkniętym na łańcuch gwiazdnym stanęła Ewa Dżugała, a na teren hotelu próbowali się dostać dzierżawcy. W samym budynku zamknęło się kilka osób związanych z wynajmującą hotel spółką. Tłem są nieporozumienia finansowe, bo dzierżawca ma zalegać za czynsz. On sam nie uznaje wypowiedzenia umowy i twierdzi, że nie może prowadzić działalności. Prokurent spółki dzierżawiącej hotel próbował wejść na jego teren. Do przecięcia łańcucha używał noża i piłki do metalu. Były też przepychanki i siłowe otwarcie furtki. Bronię żony. Ja chciałbym bronić koleżanki, która jest w budynku. Słyszysz to? Oczywiście, nie, boi się o swoje życie. Ja nie używam siły, tylko trzech na jednego. No proszę, proszę, ręce. Połamiesz mi rękę? No to łam. No to łam. No patrz, no idiot. Jest Jezus. Weź tego pana. Chciałem go chyba wyjść do budynku. Niech się pan podejrze. Ja chciałem przeciąć tylko linkę zabezpieczającą wejście przy bramie, ale nie udało mi się to. Mi się udało. I nie było tak, że dźgał pan kogoś na oślep? Nikogo nie dźgałem na oślep, tylko próbowałem na samym dole przeciąć linkę nożem, scyzorykiem. A ta piłka do narzędzi, jest pan tak zdesperowany, zdeterminowany? To znaczy się piłka do była przygotowana do przecięcia łańcucha. Ale nie udało się przeciąć, bo łańcuch był ochraniany rękoma. To jest czwarte siłowe odbicie Park Hotelu. Bezprawnie. A w hotelu w tej chwili są goście? W tej chwili chyba jest jedna osoba i na recepcji jest recepcjonistka, która jest zamknięta i nie może wyjść. Współwłaścicielka dwukrotnie wzywała policję. Pojawiły się też dwie agencje ochrony. Uczestnicy mówią o zagrożeniu zdrowia i życia, jakie stworzył dzierżawca. Ten pan wyciągnął nóż,
i dźgał nim na oślep. Nikt chyba nie uwierzy, że nożem próbował przeciąć łańcuch. Jak on twierdzi, że chciał przeciąć łańcuch, no to wie pani co, no nie ma takiej mocy, żeby zwykły nóż, który wyciągnął scyzoryk, przeciął łańcuch. Tego typu może pan to pokazać do kamery. Po prostu chciał przestraszyć nożem tym, dźgając tak, że po prostu chciał no, ugodzić kogoś, żeby ktoś odskoczył od tej bramy. Przestraszył się przede wszystkim tego noża. To tak wyglądało. A przy okazji, no mówię, zranił męża. Jak no zauważył pan? No, trzymałem za łańcuch, a on zaczął nożem. A może zaczął nożem na oślep uderzać i myślał, że tym nożem łańcuch przetnie, ale przeciął moją rękę. No i próbował dalej, no to nie wiem, czy próbował mnie tym nożem ugodzić, czy tylko łańcuch przeciąć, nie wiem jak to było. Strony nie osiągnęły porozumienia, choć właścicielka ostatecznie postanowiła otworzyć bramę. Konflikt pozostaje wciąż nierozstrzygnięty. Starostwo powiatowe w Żarach zorganizowało spotkanie poświęcone profilaktyce raka piersi. Zaprosiłyśmy mamy, wszystkie, które miały ochotę tutaj dzisiaj do nas przybyć, po to, żeby mogły nauczyć się samokontroli piersi, po to, żeby mogły usłyszeć coś więcej na temat profilaktyki raka piersi. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet, ale wcześniej wykryty nie jest wyrokiem. Najważniejsze jest obserwowanie swojego ciała i regularne badania. Jestem pod kontrolą lekarza, robię sobie systematycznie USG i badanie mammograficzne, także na razie jestem spokojna. Panie powitał starosta Marek Cieślak. Powiat Żarski mocno się angażuje w ochronę zdrowia naszych mieszkańców i mieszkanek, a może nawet mieszkanek bardziej. Jak panie wiecie, prowadzimy szeroko zakrojony program szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy. I dokładamy wszelkich starań do tego programu, w którym w tej chwili panie uczestniczą. Z bezpłatnych badań mammograficznych w ramach programu Badam się, więc mam pewność, mogą korzystać kobiety w wieku 50-69 lat, które przez ostatnie 2 lata nie miały wykonywanej mammografii. Dziś Żarski Oddział PCK wraz z marketem Intermarché zorganizował zbiórkę krwi. Oddać mógł ją każdy, kto ukończył 18 rok życia, a nie ma więcej niż 65 lat i jest zdrowy. To jest ogólnopolska akcja pobierania krwi pod tytułem Zbieramy krew dla Polski. I w dzisiejszym dniu akurat u nas jest w Intermarché 27 do godziny 12. 6 osób się zgłosiło, 5 zdało. Dziś krew zdecydował się oddać pan Sebastian. Robi to nie po raz pierwszy. No, jeżeli mamy coś, czym się możemy podzielić, no to dlaczego nie? To nie jest pana pierwszy raz? Nie, to nie jest mój pierwszy raz. Ile razy pan już oddał? Oj kurczę, szczerze powiem, nie liczę. Pierwszy raz było to dokładnie tak jak w tej chwili, czyli w mobilnym punkcie i tak jakoś zostało. To już będzie trwało kilka lat, dokładnie nie wiem ile. Regularnie co 8 tygodni. Polecam, nie boli, zapraszam każdego. Akcja Zbieramy Krew dla Polski odbędzie się również w Lubsku. Autobus 29 przyjedzie do Lubska, my przyjedziemy wcześniej, żeby się przygotować i myślę, że w Lubsku będzie dużo więcej osób. W jakich godzinach tam będzie można dotrzeć? Też od 9 do 15. Krew od poniedziałku do piątku mieszkańcy Żar mogą oddawać również w punkcie krwiodawstwa, który mieści się przy ulicy Bohaterów Getta 22. Pięć miłych mam odwiedziło wczoraj redakcję telewizji regionalnej. Powód? Zobaczmy. Akcja telewizji regionalnej i salonu kosmetycznego Natalia z okazji Dnia Matki zakończona. Niespodzianki w postaci 100 złotowych bonów do zrealizowania w salonie Natalia w Żarach odebrało wczoraj 5 mam. Nagrody wręczył im nasz specjalista od spraw reklamy Artur Rutka. Życzę pani wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy, a tu jest taki piękny prezent od telewizji regionalnej, salonu kosmetycznego Natalia i oczywiście od pani dzieci. Bardzo panu dziękuję i swoim dzieciom również za pamięć z okazji takiego dnia. Tak? Tak jest. No przepiękne. Bon upominkowy z okazji Dnia Matki w wartości 100 zł.
bon ufundowany przez salon kosmetyczny Natalia. Tak, i telewizję regionalną. I telewizję regionalną. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Tutaj mamy dla Pani taki wyjątkowy upominek od telewizji i salonu piękności Natalia z okazji Dnia Mamy. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Krystyno, serdecznie gratuluję wygranej. Oczywiście życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. To jest taki prezent ufundowany przez telewizję regionalną i salon kosmetyczny Natalia. Proszę bardzo. Skorzystam. W moim wieku już trzeba sobie coś upiększyć. Dziękuję bardzo. Jestem mile, mile zaskoczona. Pani Stanisławu, życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. Dziękuję. To jest taki prezent specjalnie dla Pani, ufundowany przez salon kosmetyczny Natalia i telewizję regionalną. Życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. Dziękuję bardzo. Miłej zabawy. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie. Pani Moniko, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. Dziękuję bardzo. Tutaj mamy taki prezencik dla Pani od salonu kosmetycznego Natalia i telewizji regionalnej. Dziękuję. Z okazji Dnia Mamy. Proszę bardzo. Dziękuję wszystkiego bardzo. Najlepszego życzę. Dziękuję. Będę piękna dla dzieci. Wszystkich. W imieniu mam. Proszę dziękuję bardzo. Bardzo. Nagrodzonym mamom serdecznie gratulujemy. Dobra wiadomość dla miłośników mięsa. W Centrum Żar za kilka dni otwarty zostanie nowy lokal pod szyldem Burger Room. Skąd pomysł na taki właśnie lokal? Chyba, że dlatego, że zmienia się jakby tendencja w żywieniu i powszechna pizza i kebaby chyba już troszkę się zrobiły wtórne i fajnie jak coś nowego się pojawi. Będzie to wszystko inaczej troszkę wyglądało, bo to jedzenie będzie dużo zdrowsze od tego, które jakby podawane jest w tej chwili, dlatego że nie używamy do smażenia żadnego oleju, wszystko jest grillowane, warzywa są świeże, pieczywo mamy robione specjalnie pod zamówienie pod nasz lokal, więc jakby troszkę inaczej, trochę bardziej zdrowo. Królem lokalu będzie burger. Będą one wieprzowe, wołowe, drobiowe, dla tych, którzy nie jadają mięsa, będą one wegetariańskie. Czy wykonane z soi. Otwarcie nowego lokalu już w najbliższy weekend. Burger Room, ulica Rynek 15. Na wiadomości sportowe zaprasza przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Moment, oferujące drzwi Porta, KR Center, Gerda oraz okna PCV. Zamów u nas produkt z montażem, a zapłacisz tylko 8% VAT-u. Żarski Sokół ma już 60 lat. W minioną sobotę zasłużony klub obchodził jubileusz. W sali ratusza zebrało się wielu znanych wychowanków, działaczy i trenerów. Sokół kojarzony jest głównie z piłką ręczną, ale w latach 50. bardzo prężnie działała sekcja lekkoatletyczna. Najbardziej znanym wychowankiem Sokoła jest Tadeusz Ślusarski, mistrz i wicemistrz olimpijski w skoku o tyczce. Później w klubie rządzili piłkarze ręczni. Koniec lat 90. to sukcesy pań, które awansowały do drugiej, a później do pierwszej ligi, gdzie grały do 2005 roku, kiedy to drużyna została wycofana z rozgrywek. Obecnie klub szkoli młodzież i to z sukcesami. Niedawno Aneta Łabuda zadebiutowała w seniorskiej reprezentacji Polski. Rozegrano 15. Mistrzostwa Żar w brydżu sportowym o Puchar Burmistrza. Wystartowało 15 par. Wygrali Krzysztof Bejga i Marek Rotowicz z Żar. Drugie miejsce zajęli Norbert Kaczmarek i Marian Błaszczyk z Lubska. Na najniższym stopniu podium stanęli Krystyna i Jan Malewicz. Historia brydża sportowego w Żarach liczy sobie już 50 lat. Pierwsze sekcje zakładano przy ogniskach TKKF. Pierwszy turniej w Żarach rozegrano w styczniu 1964 roku. Rok później Zygmunt Kalinowski zdobył indywidualne Mistrzostwo Polski i jest to jak dotychczas największe osiągnięcie żarskiego brydżysty. Sponsorem wiadomości sportowych było przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Moment, mające w swojej ofercie szeroką gamę armatury sanitarnej, od instalacji wodno-kanalizacyjnej po nowoczesne instalacje grzewcze. Przyjdź i zaprojektuj łazienkę swoich marzeń. Pogoda w najbliższych dniach będzie bardzo niespokojna i groźna. Prognozujemy gwałtowne burze, lokalnie z gradem i ulewami. Paulina Zegarska, zapraszam na szczegóły prognozy pogody na środę. Marko. Sponsorem prognozy pogody jest firma Marko. Grupa Polskie Składy Budowlane. Twój partner przy budowie i wystroju wnętrz. Zapraszamy do naszego sklepu przy ulicy Wrocławskiej 23. O
ostatni już tydzień maja na ogół powita nas dynamiczną aurą. Po upałach musimy przygotować się na kilkudniowe ochłodzenie. Niestety w środę niebo jeszcze bardziej się zachmurzy i raczej nie powinniśmy wybierać się z domu bez parasola. W Żarach możemy liczyć jedynie na 16 stopni, w Gubinie i Szprotawie na 17. Mogą pojawić się wyładowania atmosferyczne przynoszące ulewne deszcze i silny wiatr. Barometry wskażą 1013 hektopaskali. Imieniny w środę obchodzić będą Balladyna, Jaromir i Augustyn. Mniej chmur, mniej deszczu, więcej słońca. Tego Państwu życzę. Do zobaczenia w środowy wieczór. Sponsorem prognozy pogody była firma Marco, Grupa Polskie Składy Budowlane. Twój partner przy budowie i wystroju wnętrz. Zapraszamy do naszego sklepu przy ulicy Wrocławskiej 23. W wiadomościach regionalnych to już wszystko. Dziękuję za uwagę, ale proszę nie odchodzić od telewizorów, bo tuż po wiadomościach zapraszam Państwa na program Rozmowa, tym razem z Eweliną Pusiarską, która właśnie po raz drugi została mamą. Polecam również program Tajemnice naszych ogrodów, w którym odsłonimy sekrety ogrodu państwa Haliny i Stanisława Czarnoty z Żar. Na koniec zapraszam na magazyn kulturalny, którego głównymi bohaterami będą maluchy z przedszkola numer 2 w Żarach. Ja już się z Państwem żegnam, życzę udanego wieczoru. Do zobaczenia jutro. Naszą prezenterkę ubiera sklep Styl, oferujący damską odzież, obuwie i galanterię. Zapraszamy, Żary, ulica Chrobrego 1.